jeśli będziemy wierzyć w wysoką wartość cierpień, a nadto jeszcze pamiętać o głębokiej mistyce, jakiej im nadaje nasz związek z Chrystusem, wtedy krzepiąc się i modlitwą, musimy odnieść zwycięstwo, jakąkolwiek okazałaby się nasza kalwaria. Kiedyś, jak był dzień skupienia dla róż różańcowych u nas w parafii Winowie, to szliśmy taką krótką procesją na cmentarz, właśnie do grobu błogosławionego. I później, pod koniec tego całego nabożeństwa, ksiądz poprosił mnie, abym przeczytał życiorys błogosławionego Ligudy. Wtedy byłem już na drugim roku w seminarium i on powiedział tak, posłuchajcie teraz, Tomek, kleryk z Winowa, parafianin od błogosławionego Ligudy, przeczyta jego życiorys. I ja po prostu, jak czytałem ten życiorys, to miałem łzy w oczach. Jest rok 1898. W Winowie, małej wiosce pod Opolem, rodzi się szóste z kolei dziecko Rozali i Wojciecha Ligudów. Wieś leży kilka kilometrów od Opola, które w tym czasie nosi nazwę Opeln i jest w zdecydowanej większości niemieckie. Winów, jak i inne miejscowości na tych terenach, zamieszkuje ludność śląska, posługująca się gwarą śląską, ale również językiem niemieckim i polskim. Błogosławiony ojciec Alojzy urodził się 23 stycznia 1898 roku. Już dzień później, 24 stycznia, został ochrzczony w opolskiej katedrze pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. Stoimy przy chrzciwnicy, która była świadkiem chrztu błogosławionego ojca Alojzego. Co więcej, przez setki lat przyjmowała ślubowanie rodziców i chrzestnych i otwierała drogę do życia nowo ochrzczonym dzieciom. Nazywam się Andreas Heinrich, urodziłem się tutaj w Winowie 21 października 1948 rok. Kim jest błogosławiony ojca Alojz dla mnie? Członek mojej rodziny, brat mojej babci. Moja mama mnie dużo opowiadała o ojcu Alojzie, przecież go osobiście znała, że był z wysoką postacią, blondyn, jak ona mówi, prawdziwy mężczyzna. Dzień dobry. Panie wujku. Błogosławiony jest bratem rodzony mojej mamy, czyli autentycznie moim wujkiem. Ja nazywam się Jan Dusza, urodziłem się w 40 roku, no i niestety wujka już nie widziałem. Na tym zdjęciu ja jeszcze jako mały brzdąc na kolanach u mamy. Mama z różnicy wieku, to jest 2 lata tylko różnicy mieli, razem najwięcej przyjaźniła się właśnie z wujkiem Alojzem. Także nawet po czasie się dowiedziałem, jak ja nigdy nie paliłem, to że ona paliła papierosy. A palili w stodole, której teraz już nie ma. Tam były czworaki do tego folwarczne tak zbudowane i obok była stodoła z drzewa. I gdzieś tam za tymi deskami się chowali i palili papierosy. I mało tego, że tylko palili, strzelali z gumy jeszcze takie malutkie proce na palce. To się zakładało, cienki drucik i ktoś odminął, ten był ofiarą. Tutaj na przeciwnej stronie jest dom
rodzinę błogosławionego ojca Alojzego, dom moich pradziadków. Też pamiętam, że fajny czas tam spędziłem. Jesteśmy córkami Karola, który był siostrzeńcem błogosławionego ojca Wigura. Tak, i jego młodszej siostry Zofii. Znajdujemy się w Winowie przy ulicy Księdza Ligudy 5 i jest to dom rodzinny błogosławionego ojca Ligudy, w którym się wychowywał. Rodzina Ligudów to bardzo ciekawa rodzina. To taki przykład śląskiej rodziny, przez którą krzyżują się różne nurty i poglądy. Tak jest właściwie po dzisiejszy dzień. Część rodziny żyje za granicą. Część tu na Śląsku. Niektórzy z zagranicy przyjechali i wrócili na Śląsk, bo tu odnaleźli to, co najważniejsze. To rodzina, która niesie całe bogactwo skomplikowanej nieraz kultury, ale też i historii ziem śląskich. Ogólnie jednak mówimy, że rodzina Ligudów była nastawienia propolskiego. Jest to związane w sposób szczególny z Wojciechem Ligudą, ojcem błogosławionego Alojzego. To był człowiek animator kultury polskiej. Człowiek, który rzeczywiście organizował bardzo wiele w duchu polskim. Należał do organizacji polskiej. Współpracował, czy też, można powiedzieć, przynajmniej był obecny wiele razy w polskiej księgarni w Opolu, którą prowadził syn, a później synowa. Ta księgarnia miała nazwę Liguda. Była praktycznie bardzo blisko katedry opolskiej, kiedyś kolegiaty. Ale też jednocześnie ten sam Liguda wygłaszał na weselach wiersze w języku niemieckim. Bardzo dobrze pisał podania w języku niemieckim. W sposób szczególny pomagał ludziom, którzy przyjeżdżali tutaj z centralnej Polski i z Małopolski do pracy. Niepozorny z wyglądu, jednak wielkiego ducha, swoją duchowością przerasta współczesnych sobie. Wywiera wielki wpływ na rozwój duchowy swoich dzieci i całej rodziny. Szczególne owoce ten przykład rodzi w życiu jego najmłodszego syna, Alojzego. Bratanica Alojzego, Bronisława Liguda-Kozak, wspominała po latach. Pamiętam, jak opowiadali w rodzinie, zwłaszcza ciotka Francka i ciotka Zofii, że wujek Alojz był bardzo otwartym dzieckiem. Wyglądało na to, że był najbardziej zdolny ze wszystkich. Lubił się uczyć. Dużo czytał, zarówno niemieckie, jak i polskie książki, które w rodzinie były zawsze na bieżąco. Po skończeniu szkoły podstawowej trzeba podjąć decyzję, co dalej. Życie rodzinne, atmosfera religijna w domu, przykład rodziców, wreszcie wewnętrzna wrażliwość chłopca wydają owoce. Alojzy postanawia rozpocząć naukę w niższym seminarium duchowym Świętego Krzyża w Nysie. Trzeba powiedzieć, że te mury przemawiają. Tysiące młodych ludzi przeszło przez te korytarze. Wśród nich był także młodziutki Alojzy Liguda. Młody Alojzy, kiedy by przyszedł, mógł mieć wtedy 13-14 lat, pewnie więcej nie. I rozpoczął tutaj swoją drogę w klasycznym, niższym seminarium gimnazjum, niższym seminarium księży werbistów. Bardzo znanym na Śląsku. Niższe seminarium w Nysie, niższe seminarium Świętego Krzyża było szczególnie nastawione też na poznawanie takich przedmiotów jak geografia, przyroda. I to już też z takim nastawieniem dalekomorskim. Misjonarze, którzy przyjeżdżali tutaj, przywozili już wtedy swoje szklane przeźrocza
Niektóre były malowane, niektóre zdjęcia pierwsze, gdzieś tam takie kolorowe na szkle, co było czymś bardzo nowoczesnym w tamtych czasach. Wszystko to sprawiało, że atmosfera tego domu, a jeszcze bardziej duchowość tego domu, były rzeczywiście takim miejscem dobrej formacji młodych ludzi. Wybucha pierwsza wojna światowa. Chłopcy z niższego seminarium, którzy osiągnęli już wiek poborowy, są powoływani do wojska, do armii pruskiej. Również Alojzy, wcielony do wojska jako artylerzysta, zostaje wysłany na front do Francji i Belgii, gdzie pierwszy raz poznaje okrucieństwo wojny. Wojna dotkliwie doświadcza rodziny Ligudów. Dwóch braci Alojzego ginie. Trzeci wraca z frontu jako inwalida. Rodzina oczekuje, że syn w tej sytuacji wróci do domu. Jednak Alojzy decyduje się na powrót do Nysy. Kiedy w 1920 roku Alojzy zdaje maturę, jego wybór jest już jednoznaczny. Wyższe Seminarium Duchowne Świętego Gabriela w Modlink pod Wiedniem. 24 września 1920 roku Alojzy przyjmuje habit zakonny. Rozpoczyna nowicjat. Po roku składa pierwsze śluby zakonne. Pracuje nad sobą. Z natury sangwinik i choleryk uczy się pokory i cierpliwości. Dużo czasu poświęca modlitwie. Został wyświęcony na kapłana 26 maja 1927 roku. Przyjechał do Winowa. 6 lipca tego samego roku odbyły się wspaniałe prymicje w Katedrze Opolskiej, a potem uroczystość rodzinna w Winowie. I tutaj następne zdjęcie to jest zdjęcie z prymicyjne przed domem w Winowie, domem rodzinnym. I kogo tu mamy na tym zdjęciu? Tutaj mam napisane Rosalia Liguda, moja prababcia, ojciec Liguda, Franciszka Wilczek, moja babcia, Sofia Dusza, no i oczywiście nasza starsza w rodu, ciocia Bronka. Dzisiaj Kozak, wtedy Liguda. Ona wtedy miała tutaj 14 lat. To zdjęcie to jest dzień prymicji, a ja na prymicji byłam tak zwaną Dróżką? Dróżką tu. I ja taki miałam wianuszek z myrtu. Z myrtu się mówi, tak? Z myrty, tak. I podałam na takie poduszce do ołtarza, do ofiarowania ojcu Ligudzie przy mszy. Ta msza się odbyła w Katedrze Opolskiej. To a to zdjęcie? 27 rok. A to zdjęcie? To jest, to nie, dokładnie nie wiem, gdzie ono jest, ale jest w tym dniu. Pamiątek, który zostały po wujku, no, pamiętam aparat fotograficzny Leica, to ponoć było szczytowe osiągnięcie, że bardzo dobry aparat, który dostał w podarunku gdzieś na prymicję. Alojzy marzy o dalekich misjach, o wyjeździe do Chin albo do innego z krajów misyjnych. Misjonarze werbiści, jest to zgromadzenie międzynarodowe, powstałe właśnie w Holandii. Nasze zgromadzenie jest w 70 państwach na całym świecie i pracujemy właśnie w każdym zakątku świata praktycznie. Celem jest, żeby być dobrym misjonarzem, albo dobrym, albo żadnym. Przede wszystkim pojechać gdzieś tam do tych ludzi i z nimi być. Być dla nich, pomagać im, nie tylko głosić Ewangelię słowem, ale głosić całym życiem, pokazując im, że warto zaufać Panu Bogu, pokazując im po prostu dobroć, taką najprostszą miłość w codzienności. Każdy werbista musi być
taki gotowy do tego, żeby zostanie wysłany na misję. Przełożeni jednak w swoich opiniach mówili, że nadawałby się na nauczyciela. Przyjechał więc rok później, już po zakończonych studiach, w 1928 roku do Polski i po okresie wakacyjnym został przeznaczony do górnej grupy. I tu właśnie w domu świętego Józefa w górnej grupie wykazał się ogromnym talentem pedagogicznym i wychowawczym. Kiedy ojciec Alojzy Liguda po święceniach przyjechał do Polski, był jeszcze obywatelem niemieckim. Chcąc uczyć w polskim gimnazjum, czy też w niższym seminarium, tutaj w górnej grupie, gdzie został przeznaczony, był poproszony, by przyjął obywatelstwo polskie. Co się stało faktem 31 marca 1933 roku, gdy jeszcze był na studiach. Ale nigdy też nie zapomniał o tym zapleczu swojego też wychowania w języku niemieckim, czy to w szkole podstawowej, czy później w gimnazjum Świętego Krzyża w Nysie. Po 2 latach pracy jako nauczyciel w niższym seminarium Świętego Wojciecha w Górnej Grupie Alojzy Liguda podejmuje studia w zakresie filologii polskiej na Uniwersytecie Poznańskim. Poznań to czas ostatecznego dojrzewania ojca Ligudy jako nauczyciela. Już w trakcie studiów, na prośbę sióstr urszulanek, zostaje kapelanem prowadzonego przez nie żeńskiego gimnazjum i liceum. O swoim kapelanie mówiły uczennice. Nasza klasa przylegała bezpośrednio do kaplicy szkolnej i rano, przed nauką, gdy ojciec po mszy świętej i po modlitwie wychodził z kaplicy, czekałyśmy na niego i dzieliłyśmy się naszymi radościami i smutkami, czego cierpliwie wysłuchiwał i zawsze umiał znaleźć słowo pociechy, a przy następnym spotkaniu dopytywał się, jak nam poszło. Było nas wiele, a on świetnie nas znał i pamiętał nasze problemy. Msze święte odprawiał bardzo pobożnie i z wielkim skupieniem. Natomiast kazania głosił z werwą i poczuciem humoru, a równocześnie pokazywał nam Pana Boga jako źródło miłości i miłosierdzia. Ojciec Liguda nauczył nas kochać Boga i wierzyć Mu bezgranicznie. Kazania jego nie były długie, co nam bardzo odpowiadało, a jednocześnie były barwne i często zaśmiewałyśmy się z jego przykładów. Mówił piękną polszczyzną. Kazania wygłaszane dla uczennic złożyły się na 2 wydane drukiem zbiory homilii, Audi Filia i Naprzód i Wyżej. Swojej najdroższej i najbardziej kochanej matce ofiaruję mą pierwszą książkę i jej wdzięczny syn Alojzy. I wszystkie książki, które on wydał, zawsze pierwsze ofiarował swojej matce. Uważam, że gdyby te jego 3 książki zostały dzisiaj przepracowane na nowo, uwspółczesniony język przekazu, myślę, że byłoby to cenna wskazówka dla wielu młodych ludzi poszukujących jakiegoś sensu w życiu i wartości w tym życiu. Od wielu starych proboszczów, czyli wyświęconych gdzieś tam w okresie powojennym, słyszałem, o, ojciec Liguda to jest ten, gdzie pracujesz jako proboszcz. My, tak, ten pochodzi z Winowa, bo ja korzystałem z jego kazań w latach 50., 60., nic innego nie było, tylko kazania Ligudy. Tak mnie to zaintrygowało, że zacząłem szukać i znalazłem wydania nawet jeszcze przedwojenne, jego pierwszych kazań, 3 tomów, które zostały wznowione po wojnie w Poznaniu. Nie pozostało mi nic innego jako dyrektorowi drukarni wydawnictwa Świętego Krzyża, jak zrobić je po raz kolejny i wydać je w czasach współczesnych. Drogie dziewczęta, zachodzą w życiu sytuacje, w których człowiek naprawdę nie wie, czy ma się cieszyć, czy smucić. Mamy powody do radości, ale i do smutku. Wy, drogie uczennice, powinnyście się cieszyć. Stoicie przecież u końca roku szkolnego i niebawem macie używać wakacji.
Ja również mógłbym się weselić. Wszak stoję u mety swoich studiów i dopiąłem celu, który mi wytknięto. Jednak usta kłamałyby, gdybyśmy w siebie wmawiali, że się cieszymy wyłącznie. Bo i smutek ogarnia nas na myśl, że w takim składzie jak teraz znajdujemy się w tej kaplicy po raz ostatni. Wprawdzie żegnamy się i rozłączamy, ale właściwie zdążamy na wielką zbiórkę do nieba. Różnymi drogami można się tam dostać. Wy jednak nie wybierajcie dróg krętych, lecz trzymajcie się drogi najprostszej, bo ta najwięcej daje pewności, że kiedyś, w dzień Chrystusowy, zobaczymy się tam, gdzie już nie będzie rozłąki, ani łez, ani znojów, ani trudów, ale radość i szczęście i błogość, a ja nadto będę miał tę chwałę, że mnie na darmo koło was zabiegał, ani daremnie się mozolił. W 1936 roku otrzymuje dyplom dający mu prawo nauczania języka polskiego w szkołach średnich oraz seminariach nauczycielskich. Odtąd podejmuje się nauczania w pełnym wymiarze godzin w misyjnym gimnazjum Świętego Józefa w Górnej Grupie. Ma 38 lat. Z samego początku do tego jeszcze młodego człowieka przylgnęli uczniowie całym sercem. On nie tylko uczył, ale wychowywał. Nie tylko wychowywał, ale kształtował charaktery. Ksiądz Edmund Chrzanowski opowiadał. Od 1 września 1935 roku byłem uczniem gimnazjum ojców werbistów w Górnej Grupie na Pomorzu. Jako pierwszoklasista zetknąłem się z ojcem Ligudą na lekcjach historii. W następnych klasach uczył mnie języka polskiego i był przez 2 lata wychowawcą naszej klasy. Pamiętam jego roześmianą twarz, pełną pogody i żywo reagującą na wszystko, co się działo w klasie. Rozbrajał nas do reszty. To nie była taktyka pedagoga, jakby to dziś określono, ale po prostu cecha jego charakteru. Nie traktowaliśmy go jako pana profesora, ale przyjaciela młodzieży. Lubiliśmy go i chętnie przebywaliśmy w jego towarzystwie. Jest rok 1939. Ojciec Alojzy wydaje swoją trzecią książkę. Nosi ona tytuł Chleb i sól. Zbiór przepełniony jest świadomością ciemności, w jakich pogrąża się świat. Kiedyż to właściwie odstąpiliśmy od Chrystusa? Należy zaznaczyć, że od Chrystusa nie oderwaliśmy się od razu. Ten proces odbywał się pomału, powolutku. Ale każde lekceważenie praw Jego, każde obluźnianie praw Jego było konsekwentnym oddalaniem się od Niego samego. Dopiero kiedyśmy niemal wszystkie nauki Jego i wszystkie przykazania wyrzucili poza burtę, sądząc, że nam są uciążliwym, a niepotrzebnym balastem, zauważyliśmy, że to nie my. Któż z nas mówi o Bogu z zachwytem? Któż z nas agituje za Nim? Nie ma chyba tchórzliwszych ludzi niż my, chrześcijanie. Muzułmanin jest zawsze i wszędzie sobą, jest nawet fanatykiem. Komunista nie tylko zachwala swoje utopie na każdym kroku, lecz gotów jest życie położyć w ofierze dla swego ideału. Tylko my milczymy na wszystko i zasłaniamy swoje tchórzostwo czy lenistwo wygodnym frazesem o postępie czy tolerancji. Jest nas 400 milionów, ale czy możemy powiedzieć, że nadajemy swój ton polityce światowej? Wymordowano Ormian, wytruto Tasmańczyków, a myśmy na wszystko milczeli. Jak gdybyśmy się na te zbrodnie zgadzali. Naprawdę głusi jesteśmy i niemi? Dojdzie jeszcze do tego, że z Afryki i Nowej Gwinei będziemy otrzymywali światło chrześcijaństwa i że czarni lub żółci biskupi udzielać nam będą sakramentów. Nam, ostatnim Mohikanom zgrzybiałej Europy. Niech przyjdzie Chrystus skądkolwiek bądź, byle się nami zajął i nas wyleczył.
Czas spędzony w górnej grupie dla ojca Alojzego jest czasem wielkiej aktywności. Jest nauczycielem, rekolekcjonistą, ojcem duchowym, pisarzem. Wśród licznych powierzonych mu funkcji jest także kapelanem dla stacjonującej w pobliżu górnej grupy jednostki wojskowej. Dla ewangelików posługuje w tej samej jednostce pastor Helmut Beckler. W czerwcu 1939 roku ojciec Liguda zostaje rektorem domu świętego Józefa w górnej grupie. Jego charyzmaty, ojcowski stosunek do ludzi, którzy zostali mu powierzeni, spokój, dobroć połączona z nieugiętością i odwagą, okażą się przymiotami bezcennymi w trudnych czasach, które nadchodzą. Cechą znamienną, a zarazem grozą przejmującą dzisiejszego Adwentu jest fakt, że miliony ludzi, zamiast korzystać ze zbawienia Bożego, spodziewają się ratunku od rasizmu i komunizmu. Jesteśmy świadkami, jak kult Boga zastępuje się ubóstwianiem państwa, a na miejscu krzyża stawia się swastykę, symbol bezwzględnej zaczepności. W niedzielę 27 sierpnia 1939 roku około 100 ludzi, mieszkańców górnej grupy, gromadzi się przed plebanią pastora Becklera. Swój gniew, spowodowany poczuciem zagrożenia, chcą wyładować na niemieckich sąsiadach. Stają przed domem pastora z pałkami i kijami, gotowi do linczu. Napastników powstrzymuje ojciec Liguda. 1 września, pierwszy piątek miesiąca. Wzbudził mieszkańców górnej grupy potężnym warkotem samolotów, które rozpoczęły bombardowanie Grudziądza. 3 września wojsko niemieckie zajmuje całą posiadłość werbistowską. 10 września Niemcy zbierają całą ludność przed kościołem ewangelickim. Oznajmiają zebranym, że jeśli zginie ktoś z Niemców, natychmiast zostanie rozstrzelanych 10 zakładników z wioski. Wśród nich znajduje się ojciec Liguda. Teraz z pomocą przychodzi przyjaciel, pastor Beckler. I to dzięki jego interwencji ojciec Liguda zostaje zwolniony. W październiku dom świętego Józefa w górnej grupie został zamieniony na obóz internowania. Nie pozwolono już uczniom tu przyjechać we wrześniu, zresztą już wybuchła wojna. Natomiast ojcowie zostali internowani. Dowieziono jeszcze tutaj kapłanów z diecezji włocławskiej, chełmińskiej, poznańskiej. Razem tu było blisko 90 osób. Przełożonym i jednocześnie też kimś, kto miał za zadanie organizować życie tej grupy kapłanów, uczyniono ojca Alojzego Ligudę jako rektora. Był mediatorem między tą grupą kapłanów a komendantem, tak by można powiedzieć, władzami już niemieckimi tego obozu internowania. Podczas internowania w domu były warunki spartackie niemal, ponieważ było 90 osób, niemal 100 ludzi, bez jakichkolwiek dodatków. Ci księża nie mogli nic ze sobą zabrać, poza potężnym małym bagażem. To, co zabrali, z prowiant, to zjedli za parę dni i nie było nic. Niemcy zaczynają eksterminację ludności. Kilkanaście kilometrów od klasztoru, w Mniszku, w Starej Żwirowni, odbywają się masowe rozstrzeliwania. Masowy grób liczy około 10 tysięcy ofiar. W końcu nadchodzi czarny dzień dla internowanych w domu świętego Józefa. 16 kapłanów i kleryków zostaje autobusem z zamalowanymi szybami wywiezionych w nieznanym kierunku. Wieczorem już wiadomo, duchownych rozstrzelano w pobliskim lesie, niedaleko placu koszarowego w dolnej grupie. Na ich miejsce od razu przywieziona jest do obozu internowania kolejna grupa księży. W styczniu Niemcy zaczynają likwidację majątku werbistów.
Wywożą bibliotekę, ławki szkolne, krzesła, stoły, naczynia kuchenne. Niszczona jest znaczna część dokumentacji. Niemcy wywożą maszyny drukarskie, niszcząc je podczas ładowania. Wszystko, co stanowiło majątek domu, co służyło nauczaniu, rozwojowi duchowemu, prowadzeniu działalności wydawniczej, licznym pracom ojców i braci, w sposób bezwzględny jest likwidowane. Ojciec Liguda i współwięźniowie są świadomi, że teraz przyjdzie kolej na ludzi. W lutym 1940 roku dom świętego Józefa odwiedza ojciec Wigge, kolega ojca Ligudy z czasów studiów w Sankt Gabriel. Jest przysłany do prowincji polskiej przez generalat Zgromadzenia Słowa Bożego, aby zorientował się, co można zrobić dla współbraci internowanych w polskich domach zgromadzenia. 5 lutego 1940 roku pod klasztor podjeżdżają wojskowe ciężarówki, dwa autobusy transportowe i dwa samochody osobowe SS. Wszyscy mają się przygotować do wyjazdu. Ojciec Wigge odważa się zrobić kilka zdjęć, wśród nich również pakującym się ojcu Kubiście i ojcu Ligudzie. Dla wywiezionych księży zaczyna się najcięższa droga. 40 z nich już z niej nie wróci. Celem III Rzeszy w momencie ataku na ziemie polskie i atak, można powiedzieć, bo złamanie prawa międzynarodowego nastąpiło w związku z Wolnym Miastem Gdańskiem. Wiadomo, że z dniem 1 września Wolne Miasto Gdańsk zostało włączone w obszar Rzeszy. Była tak naprawdę włączenie tych ziem do Rzeszy, czyli Pomorza i Wolnego Miasta Gdańska i germanizacja tych terenów. Niemcom chodziło o to, żeby państwo polskie przestało raz na zawsze istnieć, a tereny, które już posiedli w czasie zaborów, odzyskały ponownie obraz niemiecki i charakter niemiecki, żeby ten teren, jak Albert Forster się wyraził w jednym z przemówień, był kryształowo niemiecki. Uznano, że wrogiem Rzeszy jest na pewno polska inteligencja. Do polskiej inteligencji zaliczono duchowieństwo. Duchowieństwo, nauczyciele, ludzie z wyższym wykształceniem, ale nie tylko, również aktywni w różnej działalności społecznej i społeczno-politycznej, kwalifikowali się do natychmiastowego aresztowania, odłączenia od społeczeństwa i eliminacji. Temu właśnie celowi ma służyć obóz Stutthof, do którego są przewożeni duchowni, odizolowani już w obozach internowania. Ojciec Alojzy i jego towarzysze spędzają kilka dni w obozie przejściowym w Nowym Porcie. Stamtąd są odtransportowani do Stutthofu. Na przełomie stycznia i lutego 1940 roku znajduje się tam już 1100 więźniów, w tym około 250 do 300 księży i zakonników. W obozie księża, podobnie jak pomorscy Żydzi, są najgorzej traktowaną grupą więźniów. Obowiązkiem każdego więźnia w obozie Stutthof była praca. Praca często bardzo trudna, bardzo ciężka, niebezpieczna, grożąca też wypadkami. Każdy więzień musiał pracować codziennie. Jedynie ciężka choroba i pobyt w rewirze zwalniał więźnia z przymusu pracy. Kiedy przywieziono do obozu Stutthof grupę ojców werbistów z Nowego Portu w Gdańsku, to był dzień 9 lutego 1940 roku, a więc w aurze przybyli zimowej do obozu. Wiemy z opisów, że panowała bardzo ostra zima z dużymi opadami śnieżnymi i w okresie stycznia, lutego i marca po prostu zaistniała potrzeba odśnieżania całego terenu obozu. Była to bardzo ciężka praca, do której zatrudniano najczęściej księży, ponieważ księży władze obozu nienawidziły. Uważały, że jest to element społeczny do likwidacji, do eksterminacji każdą metodą.
tworzeniu atmosfery terroru w obozie służą kary. Karne ćwiczenia, wykonywane często na mrozie przez kilka godzin. Kara chłosty, polewanie zimną wodą, wielogodzinne apele, izolacja w bunkrze, pozbawienie posiłku. W obozie ojciec Liguda, jak inni więźniowie, doznaje prześladowań i nienawiści. Wyróżnia się potężną posturą, dlatego jest przeznaczony do najcięższych prac i często bity. Wycieńczenie, zimno, ciężka praca, brak ciepłych ubrań i głód powodują liczne choroby, odmrożenia, ropiejące wrzody, krwawą biegunkę. W obozowym szpitalu chorych zabija się czasem zastrzykiem z fenolu wstrzykiwanym do serca. Pomysłodawcą odprawienia pierwszej mszy świętej w ścisłej tajemnicy od władz obozu był dzisiejszy błogosławiony ksiądz Wincenty Stefan Frelichowski. Młody ksiądz, który przybył do obozu z Torunia, z Fortu VII. Mszę świętą, odprawianą potajemnie, opisał jej uczestnik, ksiądz Wojciech Gajdus. Jest Wielki Czwartek, dzień ustanowienia tajemnicy Najświętszego Sakramentu. Godzina przed świtem. Cisza panuje w baraku. Wszyscy leżą na swoich barłogach. Nikt jednak nie śpi i nikt się nie rusza. Po chwili wszystko gotowe. Mała walizka spoczywa na barłogu na plewach. Na niej biała chusta to obrus. Większa szklanka z komunikantami. Mniejsza szklanka to kielich. Przed nim spoczywa wielka hostia. Nad walizką, ołtarzem wisi mały krzyżyk. Oto i cały ołtarz. Na klęczkach za zasłoną, gdyż z braku miejsca inaczej nie można, celebrować będzie mszę świętą ksiądz Piechowski. Asystentem i ministrantem będzie ksiądz Frelichowski. Wreszcie wszystko gotowe. Przez salę leci półgłośny szept. Introibo ad altare Dei. Przystąpię do ołtarza Bożego. Ktoś przy mnie nie wytrzymał i szlocha jak małe, skrzywdzone dziecko. Weź, Panie, weź, weź. Skanduje równo, żarliwie i prosząco obok mnie czyjś głos. Wiem, o czym mowa. Tak, o Panie, weź tę ofiarę naszych marnych, wyniszczonych ciał i dusz naszych. Weź ofiarę za przyjaciół i nieprzyjaciół, za żywych i umarłych, za nasze parafie, za ojczyznę. Ty umiesz wskrzeszać z prochów światło i życie. Niech prochy nasze uproszą przed obliczem Twoim zmartwychwstanie ojczyzny. Pan i Bóg przyszedł do Stutthofu. W Wielki Czwartek święci Paschę z uczniami swymi. Bezszelestnie prawie przyczołgują się uczniowie pańscy do stóp Pana. Wielu po raz ostatni przyjmuje Go na ziemi. SS z Gdańska założyła obóz Grenzdorf w granicznej wsi na miejscu byłego obozu przymusowej pracy, gdzie zatrudniano więźniów kryminalnych z więzienia gdańskiego. W marcu 1940 roku przywieziono m.in. księdza Góreckiego z Gdańska, a pod koniec marca grupę 100 duchownych, wśród których byli werbiści ojcowie, m.in. ojciec Alojzy Liguda, ojciec Stanisław Kubista, był też ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski. Wykonywali podobną pracę przenoszenia tych głazów polodowcowych w określone miejsce, wysadzania, rozsadzania ich dynamitem, tłuczenia na mniejsze kawałki młotem, a następnie obrabiania kostki brukowej i robienia szutru. Wspomina ksiądz Henryk Malak. Komendantowi wpadł w oko potężny ojciec Liguda, a
A gdy się dowiedział, że ksiądz ten był rektorem uczelni, zawziął się na niego specjalnie. 30-funtowy młot wznosi się bez przerwy i opada, lecz po godzinie takiej pracy, pod nadzorem pana komendanta, olbrzym ojciec Liguda czuje się kompletnie wyczerpany. Otrzymywane z tyłu kopnięcia grożą zepchnięciem go w przepaść. Więźniowie przebywali w bardzo trudnych warunkach, z dala od wsi Graniczna Wieś, czyli dawnego Grenzdorfu, w terenie otoczonym mokradłami, czyli z ogromną plagą komarów. Te warunki życia naprawdę tutaj były bardzo, bardzo trudne i ciężkie. No, zdarzało się też, że SS-mani szykanowali więźniów, bili, właściwie szukali każdej dobrej okazji do wykończenia ich. Między innymi też zdarzało się, że na przykład więźniów pochodzenia żydowskiego i też innych topiono w pobliskich mokradłach. Zmienił się rozkaz dotyczący tej grupy więźniów. Otóż władze SS postanowiły księży przesłać w transporcie do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen i w związku z tym 6 kwietnia 1940 roku kapłanów z powrotem przetransportowano do obozu Stutthof i 9 kwietnia włączono ich do transportu do Sachsenhausen, w którym wysłano około 1000 więźniów mężczyzn. Ojciec Liguda jest więźniem obozu w Sachsenhausen od 10 kwietnia do 13 grudnia 1940 roku. W obozowym koszmarze potrafi dzielić się swoim wrodzonym optymizmem i radością. Znów przydaje się doskonała znajomość niemieckiego. Przydzielony do obsługi izby i uczenia współwięźniów niemieckiego, rozstawia czujki przy oknach, żeby ostrzegały przed zbliżającymi się SS-manami. Lekcja zamienia się w opowiadanie dowcipów, czasem wygłaszania referatów. Jednak i on doznaje dotkliwych kar ze strony władz obozowych. Jeden z więźniów zapamiętał, jak ojciec Liguda za chwilę odpoczynku podczas pracy otrzymał 10 uderzeń żelaznym prętem i długo jeszcze drżał potem z bólu. W Sachsenhausen traci życie 97 kapłanów. Są karani ciężkimi ćwiczeniami i często katowani na śmierć. Za różaniec zakatowany został ksiądz Władysław Dębski, który przeszedł całą męczeńską drogę z ojcem Ligudą. W ciężkich, wykańczających warunkach zmarło z wycieńczenia 3 werbistów: ojciec Teodor Sąsała, ojciec Stanisław Kubista i ojciec Roman Kozubek. Wszystkim 3 dopomogli w umieraniu blokowi, zadeptując ich butami. Tymczasem przysłany do polskiej prowincji ojciec Eberhard Wigge podejmuje kolejne starania o uwolnienie uwięzionych werbistów. Już wcześniej udało mu się spotkać z ojcem Ligudą i ojcem Kubistą w obozie Stutthof. 13 lutego ojciec Wigge udał się do Gdańska, aby wstawić się za współbraćmi będącymi w Stutthofie. Udało mu się dotrzeć w Gdańsku do kilku wysokich urzędników państwowych, w tym do szefa tajnej policji, z którym rozmawiał przez 20 minut i osiągnął rzecz niemożliwą. Otrzymał pozwolenie na odwiedzenie współbraci w obozie Stutthof. 2 godziny rozmawiał tam z ojcami, z Ligudą i Kubistą w obecności właśnie tych 2 urzędników, najwyższych dowódców obozu. 15 lutego on był w Stutthofie i po 25 lutego przedsięwziął pierwszą drugą, skierował do gestapo prośby o wypuszczenie ojców z górnej grupy z obozu. Dowiedział się, że w ogóle nie wchodzi w rachubę, żeby ojcowie zostali wypuszczeni do Niemiec, do terenów należących do Niemiec. No to więc czynił próby, żeby ich przedostać do generalnej gubernii. Starania o uwolnienie są bezskuteczne, a wkrótce do ojca Wigge dociera informacja o śmierci ojców Sąsały i Kubisty w Sachsenhausen. Dowiaduje się w ten sposób, że tam przewieziono jego współbraci. Po długich i trudnych staraniach udało się mu otrzymać przepustkę do obozu, do Sachsenhausen, co też było w sumie niemożliwe. No ale to był taki człowiek.
ojciec Wigi i nawet zabrał do obozu jeszcze jednego współbrata, Macieja Haberle, jako eksperta. Ojciec Wigi o spotkaniu w Sachsenhausen. Jeden z żołnierzy SS zaprowadził nas, Haberla i mnie, do pokoju w baraku. Jeden oficer pełnił tam straż, a potem wszedł ojciec Liguda. W obozie koncentracyjnym w Gdańsku miał na sobie zabrane ze sobą ubranie. Tu jednak nosił lekkie drelichowe ubranie w niebieskie paski, jak więzień. Na piersi numer, głowa ogolona. Przestraszyłem się i dopiero po kilku sekundach zdołałem się opanować, aby tego nie zauważył. Liguda wyjaśnił mi, że nasi ojcowie wraz z 200 księżmi zostali dnia 10 kwietnia 40 roku przetransportowani z obozu Sztutowo do Berlina. Dalej powiedział, że często stoją nocą w koszuli na zewnątrz. Tam polewa się ich wodą i pozostają tak pół godziny. Nie trzeba się dziwić, że następują przeziębienia. O chorych się nikt nie troszczy. Leżą na swoich siennikach, nie doznają żadnej pomocy czy ulgi. A gdy przychodzi kryzys, odciąga się ich na ubocze, gdzie się im ułatwia umieranie. Ojciec Liguda powiedział, że i ojcu Kubiście też tak pomogli. 13 czerwca 40 roku nuncjatura apostolska w Berlinie prosi pokornie Urząd Spraw Zagranicznych o rozważenie możliwości zwolnienia ojców ze względu na ich zdrowie. Odpowiedź brzmi negatywnie. Streszczając, trzeba powiedzieć, iż czterej na początku wymienieni duchowni, jak pozostali aresztowani duchowni, okazali się gorącymi polskimi patriotami. Na pytanie zaś wyraźnie oświadczyli, że są Polakami i że w przyszłości tylko w byłej Polsce chcą pracować jako polscy katoliccy duchowni. Musieli być koniecznie aresztowani z powodów prewencyjno-policyjnych. Ponieważ te powody jeszcze nadal istnieją, nie można tych duchownych zwolnić z obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. W grudniu 40 roku starania stolicy apostolskiej doprowadziły do tego, że księży z obozów wszystkich zgromadzono w Dachau, z Buchenwaldu, Auschwitz, Mauthausen, Gusen. Od 8 do 14 grudnia byli wszyscy już tu i nasi przyjechali w ostatnim transporcie 14 grudnia do Dachau i umieszczono ich w blokach 28 i 30 tutaj na końcu obozu, najbliżej krematorium, dlatego mieli zawsze w oknach zwąd z polonizny. Ojca Ligudę umieszczono na bloku 28 w drugiej izbie. 15 grudnia 1940 roku. Najukochańsza matko, kochane siostry, moi kochani. Los sprawił, że mogę raz jeszcze napisać do was przed Bożym Narodzeniem. Jak widzicie, jestem teraz znowu gdzie indziej. Zmiana powietrza zawsze robi dobrze. Poza tym wzbogacasz się we wrażenia i przeżycia. Zdrowotnie mi idzie, Bogu niech będą dzięki, nadal dobrze. Waszą bożonarodzeniową paczką naprawdę bardzo się ucieszyłem. Słonina była rzeczywiście doskonała. To był sprytny pomysł, że przysłaliście mi tylko solidną zawartość. Odtąd przecież przesyłanie paczek już więcej nie będzie możliwe. Ale pominąwszy to, możecie uszczęśliwiać mnie tu właśnie tak, jak i w Sachsenhausen. Tylko to jedno, pamiętajcie zawsze. Nie chcę nigdy być dla was ciężarem. Transport księży z Sachsenhausen przybył do Dachau zakażony świerzbem. W styczniu 1941 roku w obozie wybuchła epidemia tej choroby. Wśród ponad 2000 więźniów, stłoczonych w trzech blokach odizolowanych od reszty obozu, znalazło się sporo duchownych, w tym ojciec Liguda. Wobec chorych zastosowano radykalne leczenie, polegające na pozbawieniu ich ubrań i koców oraz ograniczeniu racji żywnościowej do 300 gram chleba i 3 litrów wody dziennie. Marzli w dzień i w nocy, a najgorszy był głód. Smarowano ich śmierdzącą czarną maścią dziegciową. Przy trzaskającym mrozie poniżej 25 stopni
Wprowadzono ich w samej bieliźnie do łaźni, do gorącej kąpieli, po czym przez dłuższy czas musieli stać nago na placu apelowym. W kwietniu Świerzb zniknął z Dachau, ponieważ na skutek takiego leczenia większość chorych zmarła. Ksiądz Adam Kozłowiecki, zanim sam znalazł się w bloku świerzbowym, zapisał 4 lutego 1941 roku. Chorzy na Świerzb wyglądają strasznie. Bladożółte kościotrupy o wielkich, smutnych oczach. Patrzyli na nas. U jednych widać było błaganie o ratunek, u drugich całkowite zobojętnienie. Nie do pojęcia, że coś podobnego może się dziać w XX wieku w sercu Europy. 25 marca 1941 roku zaczynają się tak zwane przywileje kapłańskie, wyproszone dla uwięzionych w Dachau księży przez Stolicę Apostolską. Dodatkowo do uczestnictwa we mszy świętej, odprawianej w obozowej kaplicy, już od stycznia tego roku księża otrzymują teraz również brewiarze. Przywileje w rzeczywistości są kolejnym narzędziem dręczenia duchownych. 3 bloki księżowskie zostają odgrodzone od pozostałych. Księża nie chodzą do pracy, za to są bezustannie nękani przez władze obozowe. Jako niepracujący roznoszą kotły z jedzeniem dla całego obozu. To roznoszenie kotów było jedną z najcięższych plag, którą musieli wykonywać duchowni jako niepracujący. Przedtem więźniowie na swój blok nosili, a teraz oni musieli dla wszystkich 30 bloków, co tu byli w obozie, 3 razy dziennie nosić kotły i wynosić potem później pusty z powrotem. Kocioł był żelazny, ściany były dwuwarstwowy i sam z siebie ważył 25 kg, a jeszcze zawartością ważył 75-80 kg, a więźniowie byli wycieńczeni i we dwóch nieśli to i często się przewracało, wyparzenia, połamania rąk, nóg. Obecnie już jestem pełne 11 miesięcy w Dachau. Czas jednak szybko ucieka. Najbardziej zauważam to przy samym pisaniu listów. Już nie wiadomo, co pisać co 2 tygodnie. Do produkowania głębokich myśli nie jest się usposobionym, a oklepane frazesy wychodzą wkrótce gardłem. Jak to dobrze, że jeszcze wciąż pamiętacie o mnie i macie dla mnie tyle serca. Najbardziej smuci mnie to, że w życiu tak mało dokonałem. Te długie lata uniwersyteckie były mało produktywne. No dobrze, wszystko od Boga. 1000 pozdrowień, wasz Alojzy. Znane jest tak zwane budowanie łóżka, które było jedną z największych szykan w obozie, kiedy łóżko, ten siennik musiał być posłany tak, że kanty proste musiały być, chociaż na słomie się spało, ale ona musiała wyglądać po prostu jak cegiel rano i dlatego używano różnych narzędzi, starano się i nie miało być żadnej zmarszczki czy fałdy czy czegokolwiek, a jak ktoś miał, to dostawał bicie i straszne kary za to. I więźniowie rano się męczyli z tym posłaniem. Wielu wolało spać na podłodze, tylko żeby raz zbudowane to łóżko już nie burzyć. A tu jeszcze 2 razy dziennie do tego porannego budowania dodano tą mękę przedpołudniowym, popołudniowym. Leżanie w łóżku było nakazane. Te przywileje były podane jako rozkaz, który trzeba spełniać. Ojciec Leguda był jeszcze z czasów wolności, już dla wielu księży, którzy spotkali go dopiero w obozie, autorytetem poprzez te swoje książki, które wydał. I później poprzez to, że jak oni byli internowani w Górnej Grupie, ta grupa, która była tam internowana, mieli go jako swego przyłożonego, który ich osłaniał. I to było bardzo wielkim atutem, że on bardzo dobrze znał język niemiecki. On dobrze rozumiał, co jest potrzebne w konkretnej chwili i mógł przekazywać
swoim współwięźniom w ten sposób, że oni szybko się orientowali, bo Niemcy nie znosili żadnego zwlekania. Jak padło jakiś rozkaz, to trzeba było natychmiast wyskakiwać, natychmiast działać, a ludzie częstokroć nie rozumieli w ogóle, czego od nich chcą. Prawdopodobnie, sądząc po wszystkim, co o nim wiemy, on zachował zawsze trzeźwość umysłu. On myślał, że tak powiem, nie tylko za siebie, ale także za innych. Oni mogli po prostu na nim polegać, że on ich pokieruje tak, żeby oni nie podpadli. Taki człowiek, który mógł nie tylko siebie, ale też innych chronić, to był skarbem dla współwięźniów. A poza tym, że wszystkich ogarniała też apatia, to ten, który rzeczywiście umiał rzucać te snopy humoru, to było jedyne, czym można było zachować to człowieczeństwo we współwięźniach, bo w obozie było po prostu na to skierowane, żeby człowieka do tego stopnia zgnębić, żeby on już stracił ten rdzeń wewnętrzny i wtedy człowiek był zgubiony, stracony. Ojciec Marian Żelazek, współwięzień, po wojnie misjonarz służący trędowatym, dziś kandydat na ołtarze, wspominał po latach. Ojciec Liguda był człowiekiem, który podjął walkę z obozową tyranią zwykłym humorem. Nie była to radość kpiąca, wyśmiewająca oprawców. To była inna radość. Radość człowieka dojrzałego, który wie, komu zawierzył, zaufał i kogo pokochał, komu oddał całe swoje życie. Jego dowcipy rozbrajały napięcia, łagodziły cierpienia, pokazywały Boga i mówiły: nie bójcie się, nie lękajcie. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jego radość wypływała z bliskości życia z trójjedynym Bogiem. To było jego największą bronią i niespożytą siłą, z której myśmy czerpali. On sobą pokazywał Pana Boga. On wciąż nam go dawał. To pomagało trwać. 19 września 1941 roku księżom odebrane są medaliki, modlitewniki, różańce. Zarządzono zbiórkę. Tutaj w uliczce Blokowej, między blokami księży polskich 28 a 30 odbył się ten apel, gdzie chodziło o zapisanie się księży polskich na Volkslisty. Opowiada ksiądz Henryk Malak. Serca łomoczą w piersiach. Cil, jako że nikłego wzrostu, wchodzi na stojący pod ścianą taboret. W ciszę śmiertelną padają słowa. Wszyscy więźniowie Reichsdeutsche, wystąp! Bawoł z czapką przyciśniętą do nogawki wyjaśnia, że wszyscy księża niemieccy już zostali wysegregowani. Wobec tego wszyscy będący obywatelami niemieckimi, wystąp! Wystąpią wszyscy ci, którzy mieli kogoś z przodków pochodzenia niemieckiego. Wystąpią wszyscy ci, którzy mają krewnych czy powinowatych narodowości niemieckiej. Niech wystąpią ci, którzy czują duchowe pokrewieństwo z narodem niemieckim. Kto z was chciałby zostać Niemcem i przejść na oddzielny blok, na lepsze warunki? A więc słuchajcie, ihr polnische Schweine. Z dniem dzisiejszym pozbawia się was wszelkich dotychczasowych przywilejów. Z dniem dzisiejszym zakazuje się wam pod najsurowszymi karami wykonywania praktyk religijnych. Księża niemieccy mieszkać będą odtąd na bloku 26 i zatrzymują wszelkie przywileje wraz z kaplicą. Zabrania się wam wszelkiego z nimi kontaktu. Od dziś przestajecie być traktowani jako duchowni i od jutra ruszacie do pracy. Wszystko.
żaden szan nie zgłosił. To było przekonanie, to była solidarność. Jeżeli chodzi o ojca Ligudy, to pewnie już nie ma żadnych wątpliwości, że on czuł się Polakiem autentycznie, że on autentycznie przyjął polskie obywatelstwo i mimo, że on nie wiedział, co grozi na skutek odmówienia przyjęcia tej listy niemieckiej, on pozostał autentycznie ze swoimi współbraćmi, bo ojciec Ligudy był tutaj w Dachau jako starszy, jako przełożony wśród wielu współbraci werbistów. Tutaj byli klerycy, tutaj był cały nowicjat, byli młodzi werbiści i po prostu wszyscy patrzyli na niego. Klerycy werbistowscy w Chludowie odmówili gremialnie podpisanie listy niemieckiej, mimo że ich wtedy mogli wypuścić i oni by nie dostali się do obozu. W Stutthofie kuszono pojedynczych różnych księży, Pawła Probudzkiego kuszono bardzo mocno tym, że mają podpisać i wtedy wyjdą na wolność. Ale jak mówiono, ta wolność miała być okupiona też rezygnacją z zawodu kapłańskiego. I to było właśnie decydujące, że nikt się nie zgodził, bo to chodziło nie tylko o to, czy ktoś czuł się Niemcem, bo jak ktoś miał rzeczywiście obywatelstwo przed wojną, czy urodził się na ziemiach należących do Rzeszy, no, ale nawet tacy powiedzieli, nawet którzy mieli matkę, powiedzmy, która ani słowa nie umiała po polsku, oni powiedzieli, że są Polakami, bo chodziło nie tylko o podpisanie tego, że jest się Niemcem, ale też o podpisanie tego, że nie jest się kapłanem. Dla ojca Ligudy nie było w ogóle żadnej kwestii, że był wybór. To nie było żadnego wyboru, bo tu ci tysiące księży, co tu byli, byli po prostu solidarni i wtedy im ogłoszono, że oni tracą wszystkie przywileje kapłańskie, bo nie są odtąd kapłanami, nie są duchownymi, tylko będą traktowani jako wszyscy ci przestępcy, powiedział Lagerfürer, inni, którzy tutaj w tym obozie są i pójdą od jutra do pracy. A przywileje i kaplice zachowają tylko księża niemieccy, a później dołączono do nich po kilku tygodniach księży innych narodowości. Tylko Polacy i litewscy księża zostali na blokach 28 i 30 i byli traktowani jako reszta więźniów, a nawet gorzej. Ojciec Liguda z księdzem Pawłem Prabudzkim dostają się do ciągnięcia wozu z węglem na plantacjach. Plantacje to 170-hektarowy obszar, na którym powstało przedsiębiorstwo SS. Doświadczalny zakład wyżywienia, gdzie uprawiało się wszelkiego rodzaju zioła lecznicze i rośliny. Wszystkie prace wykonują więźniowie. Plantacje powstają na terenach bagnistych, co czyni pracę wyjątkowo ciężką, zwłaszcza, że wszystko wykonuje się rękami, bez użycia maszyn. Głód, osłabienie, zimą dotkliwy chłód, latem upał sprawiają, że plantację do 1943 roku nazywa się komandem śmierci. Każdego dnia na taczkach wywozi się umierających lub zmarłych z wycieńczenia i głodu. Najcięższe prace, te w szczerym polu, przypadają Żydom. Kiedy Żydów wymordowano, zastępują ich księża. 19 kwietnia 1942 roku. Najdroższa matko, kochane siostry, moi kochani. Śniegu nie mamy już od początku marca. Marzec w ogóle był całkiem ładny. Natomiast kwiecień jest zimny i suchy. Już od tygodnia wieje ostry wiatr wschodni, który wszystko wysusza. Poruszam się obecnie dużo wśród Bożej przyrody pod otwartym niebem i obserwuję wzrost roślin na łanach dzień za dniem. Tym więcej złoszczę się na utrzymujący się wiatr wschodni. Jak dobrze by zrobiło człowiekowi parę ciepłych wiosennych dni. Mam nadzieję, że nadejdą dość szybko. Najukochańsza siostro,
Ty wiesz, że zawsze byłem ci szczególnie przychylny i nie opuściłem żadnej okazji, żeby odnawiać naszą miłość i koleżeństwo. To były jednak piękne dni, w których my oboje jeszcze tkwiliśmy w początkach naszej wiosny i dzieliliśmy ze sobą radość i cierpienie. Właściwie w naszej młodości było niewiele cierpienia, ale za to tym więcej słońca i szczęścia. Wspomnienie naszego radosnego dzieciństwa musi wystarczyć nam obojgu jako pocieszenie i pokrzepienie w obecnym trudnym czasie. Tych radosnych godzin, które razem spędziliśmy, tych słodyczy i śledzi, które razem zjedliśmy i tych papierosów, które ukradkiem wypaliliśmy, ich nikt już nam nie może odebrać. Ojciec Liguda znalazł się w pewnym momencie w jednym szopie z jednym współwięźniem Rosjaninem. To, co się tam zdarzyło, opisał ksiądz Bruno Kozieł. Rosjanin wykorzystał tę okoliczność i zapalił niedopałek papierosa. A to było surowo zakazane. Nagle pojawił się kapo. Niedopałek zniknął, ale dym pozostał. Kapo wypadł z pyskiem na ojca Ligudę jako starszego. Paliłeś. Gdyby powiedział, że nie, zdradziłby Rosjanina. Tak więc powiedział tak. Kapo zabrał go do swojego pokoju, za karę zmaltretował, jak tylko kapo Rogler potrafił. Potem przeszukał kieszenie. Gdzie jest papieros? Ja nie mam żadnego. Jesteś klechą i kłamiesz? Przecież paliłeś. Tak. Paliłem, ale nie dzisiaj. Rosjanin musiał te słowa potwierdzić. Kapo nie mógł ukrywać podziwu. Kiedyś ojciec Liguda napisał: będę głowę wysoko nosił mimo niepowodzeń i upokorzeń. Można mnie sponiewierać, ale nie uczynić podłym. Rewolucje mogą mi zabrać wszystkie nabyte prawa i tytuły. Dzieciństwa Bożego nikt mi nie może zabrać. Dłuższy czas miał opuchniętą twarz i duży siniec pod lewym okiem. Najdroższa mamo, piszę dziś tylko wyłącznie do ciebie. Nie wiem, co mnie do tego zmusza. Myślę tak często o tobie i mam obawę, że my się już w życiu nie zobaczymy. Ty liczysz już przecież ponad 83 lata, a twój ostatni syn jest w obozie koncentracyjnym. Gdyby nie było wojny, byłbym na wolności. Teraz jednak nie wiem, jakie opatrzność ma względem mnie plany. Przyszłość moja leży całkowicie w rękach Bożych. Jego świętej woli poddaje się całkowicie. Ty jednak, najukochańsza mamulko, nie przestań się modlić. Wprawdzie nie możesz zmienić wyroków Bożych. Może jednak Bóg liczył na twoją modlitwę przy ich ustanowieniu. W każdym bądź razie będę to uważał za największą łaskę i najoczywistszy cud, gdy spotkamy się jeszcze w ojczystym Winowie. Aż do tej chwili żyj spokojnie, najdroższa mamulko. Alojzy. Po pobiciu przez kapo ojciec Liguda czuje się bardzo źle. Traci werwę i siły witalne, które dotąd udawało się utrzymać. Odzywa się choroba płuc, na którą cierpiał już przed wojną. I wtedy trafia na rewir. Prawdopodobnie dzieje się tak dzięki staraniom jego dawnych wychowanków, przydzielonych tam do pracy, Antoniego Szczepańskiego i Alojzego Wacławskiego. Jednak księży nie przyjmowano w tym czasie na rewir i ojciec Alojzy zostaje przeniesiony na blok 29, zwany blokiem inwalidów, przeznaczony dla gruźlików czekających na transport do komór gazowych. W bloku 29 stan zdrowia ojca Ligudy poprawia się. Nie musi chodzić do pracy, może leżeć, poprawia się stan jego płuc. W bloku 29 ojciec Alojzy dostał się na izbę pierwszą. Izba pierwsza w każdym bloku należała do lepszych, w których mieszkał sam blokowy. W każdym bloku były 4 izby i blokowy mieszkał zawsze w pierwszej izbie. Więc to był pan życia i śmierci współwięźniów podległych mu w danym bloku. I blokowy
29 bloku, jak nazywa go Bruno Kozioł, był osławionym łajdakiem, który okradał spowieźniów z tych głodowych racji żywnościowych, które oni tam dostawali, który po prostu pastwił się nad więźniami. Wtedy, w końcu października lub na początku listopada 1942 roku, niespodziewanie zostaje wezwany do bloku numer 5, osławionego miejsca budzącego grozę wśród więźniów, bo właśnie tam przeprowadza się eksperymenty medyczne na ludziach. Ta uliczka była szczelnie zamknięta, dlatego że w uliczce już były te przyrządy różne do doświadczeń. Tutaj wszyscy omijali wielkim lukiem ten blok piąty. Strasznie się bali wszyscy. Prawie we wszystkich obozach koncentracyjnych przeprowadzano na skalę masową pseudonaukowe eksperymenty medyczne na ludziach. Obozy koncentracyjne dostarczały bowiem nieograniczoną ilość żywego materiału, z którym się nie liczono, dlatego dokonywano tam eksperymentów niemożliwych do przeprowadzenia w normalnych warunkach. W dziedzinie eksperymentów pseudomedycznych poszczególne obozy miały swoją specjalność, ale nigdzie nie przybrały one takich rozmiarów jak w Dachau, gdzie przeprowadzano aż 11 rodzajów zbrodniczych eksperymentów na żywych, przeważnie zdrowych ludziach. Podczas tak zwanych eksperymentów lotniczych szukano środków przywrócenia ciepła i ożywienia strąconego i zamarzniętego w morzu lotnika. Chodziło także o skonstruowanie odpowiedniego ubrania lotniczego. Badania rozpoczęto 15 sierpnia 1942 roku w bloku numer 5. Można w nich wyróżnić dwa okresy. Od 15 sierpnia do października 1942 roku, kiedy zamrażano więźniów przede wszystkim w służącym do tego celu basenie, i od listopada 1942 roku do końca maja 1943, gdy stosowano różne sposoby, m.in. zamrażanie w wodnych zbiornikach na wolnym powietrzu. Rekordowe minimum temperatury wewnętrznej, oczywiście krótko przed śmiercią, wynosiło 19 stopni Celsjusza. Przy każdym obniżeniu temperatury pobierano krew i mocz. Śmierć następowała, gdy rdzeniomózgowie i tyłomózgowie ochłodzono do 28 stopni Celsjusza. Były to najokrutniejsze doświadczenia, jakie przeprowadzano w obozie Dachau. Właśnie w tym drugim okresie, który zaczął się od początku października 1942 roku, przeprowadzono pewnego dnia ojca Legudę nagle na tą stację doświadczalną. Kazimierz Wawrzyniak, wychowanek i współwięzień ojca Legudy, pracował przy przyjmowaniu przybywających na doświadczenia do bloku numer 5. Nie brał bezpośrednio udziału w prowadzeniu eksperymentów. Sam był ofiarą zamrażania, a także wszczepienia w miejsce kilku żeber kości królika. Po latach wspominał: zaskoczony byłem przydzieleniem ojca Legudy na doświadczenie, gdyż osób duchownych nie przyjmowano na stację. Sprawę wyjaśnił mi ojciec Leguda. Opowiedział o konflikcie ze swoim blokowym, który szykanuje i traktuje brutalnie współwięźniów. Nasz ojciec Leguda interweniował wielokrotnie w ich obronie, otwarcie krytykując blokowego. Ojciec Leguda nie wątpił, że blokowy, stosownie do zwyczajów prominentów obozowych, skorzystał z okazji pozbycia się go, wysyłając na doświadczenia, osławione częstymi wynikami śmiertelnymi. Ponieważ Rascher prowadził właśnie serię bardzo agresywnych i niebezpiecznych doświadczeń oziębiania w basenie z lodowatą wodą, powiadomiłem moich kolegów na stacji, kim jest ojciec Leguda, by nie dopuścić do ewentualnego doświadczenia. Na ich interwencję Rascher wezwał nas obu. Postawił ojcu Legudzie kilka zdawkowych pytań w rodzaju: czy był dobrym uczniem? Gdzie się tak dobrze nauczył niemieckiego? I oznajmił, że ojciec Leguda ma wrócić na blok, bo do doświadczenia się nie nadaje ze względu na wiek i kiepską kondycję fizyczną. Ojciec Aloyzy wrócił z powrotem na blok 29 i nikt się nie spodziewał,
czy on zostanie wpisany na jakikolwiek transport inwalidów, czy do jakichkolwiek doświadczeń. Dlatego każdy z chłopaków był zaskoczony, kiedy w dniu 8 grudnia 1942 roku okazało się, że ojciec ma wyjechać z transportem inwalidów, który odchodził w tym dniu. Był to już ostatni transport inwalidów, który odszedł z Dachau. Transporty ci odchodziły przez cały 1942 rok. I to już była szczupła garstka, zaledwie 12 osób, która miała wyjechać w tym dniu transportem inwalidów. Nikt, dla nikogo już nie było tajemnicą, że te transporty wywożą ludzi do komory gazowej. Najprawdopodobniej Bołkowy postarał się, żeby zapisać go na ten transport, dlatego że na transport inwalidów zapisywali ludzie ze swoich boków Bołkowi. Ale ojciec Alojzy nie był w najgorszej kondycji. Współwięźniowie mówią, że on już wydobrzał, że dobrze wyglądał, że nie sprawiał wrażenia wycieńczonego czy wyczerpanego. Z tego miejsca, z tej izby wyruszył ojciec Alojzy Liguda w swoim ostatnim drogę w 12-osobowej grupce skazańców, którą prowadził sam Bołkowy w roku 29. Jeden z księży, którzy mieszkali tam naprzeciwko przez ulicę w bloku 28, wspomina, że ojciec wybiegł z tego bloku i dobiegł tam do nich, żeby powiedzieć, że jeżeli wkrótce się nie odezwę, to wiecie, że nas zamordowali. To było tylko tu, przez uliczkę. Ojciec Alojzy jest prowadzony z grupą skazańców w kierunku łaźni obozowej. Tam zbierano transporty do wywiezienia. Grupa jest prowadzona przez blokowego. Przed blokiem numer 5 stoi uczeń ojca Ligudy, Kazio Wawrzyniak. Ojciec Alojzy woła do niego: żegnaj, Kaziu. I dodaje, że go wyprowadzają teraz już pewnie skutecznie. W pobliżu placu apelowego grupa mija kolejnego wychowanka z tej samej klasy, Antoniego Szczepańskiego. Antoś, zostańcie z Bogiem. Ostatnią osobą, która widzi ojca Alojzego, jest ksiądz Jan Kozak. Dobrze pamiętam ostatnie z nim widzenie. Była mniej więcej 3:00, 4:00 po południu. Przez plac apelowy przejeżdżał ciężarowy samochód, odkryty. I na nim stał ojciec Liguda. Był sam, ubrany w pasiak. Gdy przejeżdżał koło nas, zrobił gest ręką i powiedział: do widzenia, koledzy. Spotkamy się w niebie. Odjechał. Odtąd już go nie widzieliśmy. Do laźni, gdzie ich prowadzono, tam gromadzono transporty. Ale myślę, że ojciec został odłączony od tej grupy. Teraz pozostaje pytanie, w jaki sposób zmarł. Ponieważ 3:00, 4:00 po południu już była, a prowadzono ich do właśnie rano, jeżeli iść za tym wątkiem, że poddano go doświadczeniu na otwartym powietrzu, to było to poza obozem. Jak też twierdzi jeszcze jeden jego wychowanek, Alojzy Wacławski, który pracował właśnie w rewirze na Izbie Gruszwiczej. Twierdzi, że poddano go temu doświadczeniu gdzieś w jakimś zbiorniku wodnym poza obozem. Doświadczenie zamrażania na otwartym powietrzu prowadzono zazwyczaj nocą, w ciągu nocy. Po obozie później rozeszło się zdanie, że ojciec Alojzy zginął śmiercią podobną do śmierci Maksymiliana Kolbiego, podobne do śmierci pierwszych męczenników. Mówiłoby to też za tym, że to miała być jakaś wstrząsająca śmierć, dlatego że więźniowie byli przyzwyczajeni do śmierci. Jak
mówił karmelita, ojciec Urbański, byłem przyzwyczajony do trupów jak górnik do węgla. Więźniowie obozowi robili się już nieczuli na śmierć, więc jeżeli chodziło o to, że śmierć była podobna do śmierci pierwszych chrześcijan, do śmierci Maksymiliana Kolbego, to musiała być rzeczywiście jakaś niesamowita, okrutna śmierć. Dokumenty obozowe, sporządzone w celu zatuszowania rzeczywistych przyczyn śmierci więźniów, zawierają szereg sprzecznych ze sobą danych. Zeznania współwięźniów wskazują na wykorzystanie ojca Ligudy w nocy z 8 na 9 grudnia 1942 roku do eksperymentu zamrażania na wolnym powietrzu. Jedno jest pewne. Zginął, bo miał odwagę bronić słabszych, a w koszmarze obozowym zachował swoje ojcowskie poczucie odpowiedzialności za innych. A tu dalej to jest właśnie ten grób prochów, gdzie sypowane prochy z krematorium. Mówią, że tutaj są gospodarze tego miejsca. I cieszę się, że to jest najbliżej naszej ściany. Mamy tam nasz karmel za płotem i czuję zawsze ich obecność. Jak przyjechałam tutaj pierwszy raz do Dachau, nie wiedziałam, co będzie ze mną. Przyszłam tu i siedziałam na tamtej ławce i czułam, że po prostu... I wiedziałam, że ktokolwiek będzie się sprzeciwiał, ale ci mają tutaj do powiedzenia, bo to oni są tutaj gospodarzami i... Czułam, że jestem przyjęta. No i tak się stało, jak przez jakiś cud. Jestem tu dla nich, po to, żeby być przy nich, póki żyję, żeby po prostu przy nich jedno żywe serce zawsze biło miłością do nich. I po to tu jestem. Dla mnie to jest ziemia polska, to jest kawałek Polski, bo prochy Polaków, które tu leżą i jestem dla Polaków tutaj. Jestem przy ich prochach i moje życie do nich należy. Tutaj, w tym miejscu i to, co potrafię, to, co mogę, robię dla nich. To odczytałam jako wolę Bożą w swoim życiu. Widać, że miał w sobie takiego Ducha Bożego, ale jednocześnie też taką odpowiedzialność, że wartości się broni do końca, bez względu na konsekwencje. Modlę się o to, żebym miał odwagę, kiedy przyjdzie jakaś taka próba najtrudniejsza, żeby nie zabrakło mi odwagi. Bo to właściwie jest taka wielka radość. Męczeństwo to jest wielka łaska. Jeśli można oddać życie za Chrystusa, to nie jest moja odwaga, tylko to jest coś, co dostałem, jakiś taki wielki prezent z Pana Boga, że mogę dla Niego oddać życie. Mam nadzieję, że uda mi się to potwierdzić kiedyś swoim życiem. Nie myślałem, że on będzie świętym, ale rozczytywałem się w tych książkach Audiofilia, zwłaszcza to nawet do Indonezji wziąłem. I te cechy, które tak ja zaobserwowałem w tym piśmiennictwie jego, to są cechy jego charakteru. On tam wyszedł, to jest autobiografia jego. W tych pismach tam wychodzi on, cały Ligudę. Ale zawsze z uśmiechem na twarzy, zawsze jakiś taki radosny, otwarty na drugiego człowieka i takiego dobrego ojca właściwie sobie wyobrażam. On miał tą radość ewangeliczną, to też jest taka cecha na dzisiaj. To dzisiaj ja to odkrywam już jako starszy kapłan, powiedzmy, jubilariusz i weteran misyjny. Mnie to dużo pomagało. Być takim radosnym kapłanem, radosnym chrześcijaninem.
tak mogę powiedzieć, że tutaj w Winowie przez lata byłem tylko wikarym u ojca Alojzego Ligudy, a on pełnił prawdziwie posługę proboszcza. I to tym bardziej zaszczytną, bo prosto z nieba. Uświadamiamy sobie, że ten człowiek, którego dziś możemy nazwać wielkim, no gdzieś tutaj po tych korytarzach chodził, my chodzimy po tych samych śladach. I myślę, że to miejsce w ten sposób też zyskuje jakieś takie miejsce, no, które jest przyjazne i modlitwie, i formacji, i jakby uczenia się tego człowieczeństwa, takiego bycia dla drugiego człowieka. To, co jest chyba najważniejsze w życiu misjonarskim. Bardzo tak proszę ojca Alojzego, żeby w naszej rodzinie był taki spokój i radość serca, a szczególnie, bo jednak są te trochę te napięcie, tutaj jedni czują się Polakami, drugi Niemcami. Wszyscy jesteśmy dzieci Boga, a Bóg dla nas wszystkich umarł. Bóg nie robi różnicy. On całe swoje życie w światło pisał z więzienia mój brat Wolko. On całe swoje życie w światło. I to jest najpiękniejsze powiedzenie o mój